Jako młoda dziewczyna bardzo dużo mnie rzeczy interesowało i nie wiedziałam, czy chcę być prawnikiem, lekarzem, więc świetnie, że zostałam aktorem, bo mogę wcielić się w każdy z tych zawodów. Mogę też być weterynarzem, tak jak w serialu Blondynka. Ja zawsze miałam ogromny respekt do zwierząt i szacunek do zwierząt, więc tutaj na planie byłam bardzo też czujna i czuła na to, jak te zwierzęta się czują, czy potrzebują przerwy. One nam tego nie powiedzą, ale ja byłam z nimi na tyle blisko, że też to widziałam. Na szczęście wszystko tutaj było z ogromnym poszanowaniem ich samopoczucia i komfortu, ale wydaje mi się, że to też się przełożyło na tą relację moją, że te zwierzęta jednak ze mną współpracowały. Tak jak się śmiałam, że no potrafiłam sprawić, żeby krowa podniosła w ostatnim ujęciu, ostatnim, bo to już schodziła ekspozycja, już robiło się ciemno, już wiedzieliśmy, że więcej dubli nie będzie. Reżyser poprosił, żeby krowa nie schylała się do trawy, tylko chociaż raz zaistniała w kadrze i słuchaj, może to śmiesznie zabrzmi, ale ja z nią pogadałam i faktycznie stał się cud, bo krowa mnie posłuchała. Ja bardzo chciałam, żeby ta nasza blondynka trochę wyluzowała i była taka bardziej komediowa, chociaż ten scenariusz mi nie ułatwiał, bo ona musi tam walczyć bardzo, jest taka bardzo bojowa, ale może w następnym sezonie. No jest też gwiazdą w tym sezonie. Tak, gwiazdą, ale chyba jej nie bardzo to odpowiada, na szczęście, to tutaj się dogadujemy.